Wszyscy jedzą paluszki beskidzkie. Politycy, samorządowcy i zwykli ludzie ruszyli, by przekąski kupować i wesprzeć producenta. Na początku lipca spłonął zakład produkcyjny jednych z najbardziej popularnych słonych przekąsek w Polsce. Straty szacowane są w milionach. Mimo to właściciel firmy, okrzyknięty dzisiaj w internecie pracodawcą roku, zapowiedział, że nikt nie straci pracy. I wtedy ruszyła lawina, która mocno zaskoczyła. Fatima Orlińska. W minionym tygodniu spłonęła fabryka paluszków beskidzkich. A właściciel postanowił nikogo nie zwalniać. Więc pomóżmy tym wszystkim rodzinom. Wiesz, jakie to pyszne? Fala pomocy, która ruszyła po tym, jak przedsiębiorca poinformował, że mimo ogromnego pożaru nie zwolni żadnego z pracowników, stała się już trendem w mediach społecznościowych. Do zakupu paluszków zachęcają niemal wszyscy, politycy, inni przedsiębiorcy, celebryci i internauci. To na znak nie tylko solidarności z firmą z ponad 30-letnią tradycją, ale również realna chęć wsparcia. Za co dziś prezes Paluszków Beskidzkich serdecznie dziękuję. Na pewno są to skrajne emocje. Człowiek nie wie, jak zareaguje w takiej sytuacji. Na samym początku była wielka, wielka adrenalina, nie docierało do człowieka to co się stało. W sobotę byłem jeszcze w amoku, w niedzielę rozsypałem się, od poniedziałku jakoś potrafię funkcjonować i jest to co się dzieje w społeczności, bardzo miłe, zaskakujące dla nas, że jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy mają serca, wspierają nas mentalnie, dzwonią, piszą, dużo firm ofiarowało się, że pomogą nawet nieodpłatnie. Bardzo chcę tutaj właśnie przy okazji, jak przed kamerą, mogę podziękować właśnie tym wszystkim ludziom. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest blisko 600 osób i jak już następnego dnia po pożarze przekazał pracownikom zarząd pracy, nie straci nikt. Podczas feralnej nocy, kiedy w zakładzie w Malcu pojawił się ogień, na zmianie pracowało ponad 100 pracowników. Jak dziś mówią przedstawiciele zarządu, dzięki organizowanym raz w roku ćwiczeniom próbnych ewakuacji pracownicy szybko i sprawnie opuścili halę produkcyjną i nikomu nic się nie stało. Po pożarze musieliśmy całkowicie naszą produkcję zaprzestać. 4 doby po pożarze już udało nam się uruchomić pierwsze 2 małe hale produkcyjne, które znajdowały się w budynkach niezależnych, niepołączonych z budynkiem, który się spalił. Na halach produkcyjnych, które spłonęły, produkowaliśmy na przykład nasze paluszki o smaku sera i cebulki. Była tam też część magazynu surowców. Same gotowe produkty nie zostały objęte ogniem. Spłonęło natomiast blisko 9000 metrów kwadratowych powierzchni, co stanowi 40% całego zakładu. Jak dotąd przyczyna wybuchu pożaru nie jest znana, jednak tej można dopatrywać się w czynnikach zewnętrznych. Dziś pewne jest, że można wykluczyć udział osób trzecich. Sprawę badają m.in. biegli z zakresu pożarnictwa. Jak informuje Straż Pożarna, to był jeden z największych pożarów w okolicy w ostatnich latach. Działania trwały ponad 40 godzin związane z gaszeniem tego pożaru. Uczestniczyło w nich ponad 100 pojazdów, ponad 400 ratowników przez ten czas gasiło ten pożar. To byli ratownicy nie tylko z powiatu oświęcimskiego, jeśli chodzi o Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Z pożaru udało uratować się części pieców, które znajdowały się w hali. Niestety pozostały sprzęt nie nadaje się do użytku. Wartość każdego z nich to przynajmniej kilka milionów złotych. Na terenie, gdzie znajdował się budynek produkcyjny objęty ogniem, trwają dziś prace rozbiórkowe, a podobne zwykle zajmują od kilku do kilkunastu tygodni. Polegają na rozebraniu spalonych obiektów, spalonych hal. Zabezpieczeniu i utylizacji materiałów, które powstały po pożarze, ich segregacji i utylizacji. Na terenie zakładu pracuje ciężki sprzęt, koparki, ładowarki oraz ludzie, którzy są niezbędni wraz z zwyżkami. Mimo skali dramatu, jaki dotknął właścicieli zakładu produkcyjnego paluszków beskidzkich, wsparcie, które spływa, powoduje, że ci czują jeszcze większą motywację do odbudowania zakładu i wzmocnienia marki. Tym bardziej, że otrzymują sygnały, że w sklepach produkty wykupowane są masowo. Jednocześnie prezes podkreśla, że nie organizuje żadnych zbiórek pieniędzy i o takie również nie prosi.